Witam i zapraszam do obejrzenia już piątego z długiej serii krótkich filmów o zasilaniu. Będziemy mówić głównie o transformatorach. Opowiem Ci, co to w ogóle jest transformator. Powiem Ci, które transformatory są bezpieczne, a które są niebezpieczne. Będziemy mówić o zasilaczach klasycznych. Wspomnimy o zasilaczach beztransformatorowych, o zasilaczach impulsowych, a także przedstawię Ci coś, co jest jakby odwrotnością zasilacza. Przypomnę, że ostatnio zbudowaliśmy system energetyczny. Napięcie wytwarzane w elektrowni zostaje podwyższone, jako wysokie napięcie zostaje z małymi stratami przesłane na dużą odległość, następnie obniżone i dostarczone do odbiorców. Przypominam, że pierwsze sieci Edisona były sieciami prądu stałego. Miały one fundamentalną wadę. W tamtych czasach, a także 100 lat później, nie potrafiono w jakiś sensowny sposób podwyższać, obniżać wartości prądu stałego. A właśnie kluczem do sukcesu było to, że napięcie zmienne, a ściślej biorąc przemienne, można było łatwo podwyższać i obniżać za pomocą transformatorów i właśnie można było wysokie napięcie przemienne przesyłać na duże odległości z bardzo małymi stratami. I dlatego warto się zainteresować, czym to jest ten transformator. Transformator to beznadziejnie prosty element. Na przykład to jest transformator. Transformator ma co najmniej dwa uzwojenia. W tym przypadku jedno uzwojenie składa się tylko z jednej pętli, jednego zwoju. Drugie uzwojenie też składa się z jednej pętli zwoju. Zasada jest taka. Jeżeli tu dołączymy napięcie, źródło napięcia, to tu popłynie prąd. Jeżeli to będzie napięcie przemienne i prąd przemienny, to on wytworzy, ten prąd wytworzy tu wokół tak zwane pole magnetyczne, cokolwiek to znaczy. Jeżeli w zasięgu tego pola znajdzie się te uzwojenie drugie, wyjściowe, to w tym drugim uzwojeniu powstanie, mówimy, zaindukuje się napięcie. I zasada jest taka, że jeżeli tu napięcie ma jakąś wartość, to jeżeli będzie taka sama liczba zwojów uzwojenia wejściowego i wyjściowego, to tu uzyskamy takie same napięcie. Czyli w idealnym przypadku, jeżeli tu by było napięcie przemienne 1 V, to tu uzyskalibyśmy też napięcie przemienne 1 V. Teoretycznie, ponieważ transformator składający się z uzwojeń jednozwojowych jest bardzo kiepski. Dlatego realne transformatory mają dużo więcej zwojów. Tu na przykład mam cewkę, która jest uzwojeniem wyjściowym, wtórnym układu pewnego. No tu jest bardzo cieniutki drucik, tu jest kilkaset zwojów. Tu mam transformator, który ma dwa, a właściwie trzy uzwojenia. Tu jest uzwojenie wyjściowe, gdzie jest bardzo wiele zwojów i tu jest uzwojenie wejściowe, dużo grubszym drutem, niewiele zwojów i jeszcze takie uzwojenie pomocnicze, a to na przykład jest transformator i jeżeli to będzie napięcie wejściowe tu podane, to będzie transformator podwyższający. I znowu zasada jest beznadziejnie prosta. Tu napięcie będzie tyle razy wyższe, ile razy liczba zwojów jest większa niż w uzwojeniu tym wejściowym. Czyli to będzie transformator i możemy zamienić, to też jest transformator, tylko jeżeli tu będzie wejście, a tu wyjście, to ten będzie obniżał napięcie, a jeżeli tu będzie wejście, a tu wyjście, to taki będzie podwyższał napięcie. Łatwizna. Przygotowałem prosty eksperyment, żeby nie być posądzonym o szalbierstwo, że tu pod stołem coś umieściłem, to przygotowałem taki przezroczysty pojemnik, żeby widać było, że to jest po prostu pętla zawierająca
ileś tam niewiele zwojów drutu. To jest zasilacz prądu i napięcia stałego, ale tu mam taki maleńki układzik, układ scalony, który te napięcie i prąd stały zamienia na napięcie i prąd przemienny i tutaj w tej cewce płynie prąd przemienny i to jest pierwotne, czyli wejściowe uzwojenie naszego transformatora. Tutaj płynie prąd przemienny i tu wytwarza on przemienne czy zmienne pole magnetyczne. I teraz, jeżeli umieścimy w tym polu magnetycznym cewkę, uzwojenie, to tutaj zaindukuje się napięcie. Mógłbym to zmierzyć. To ono ma kilkadziesiąt miliwoltów. Tutaj przygotowałem uzwojenie, które zawiera wiele zwojów drutu nawiniętego na rdzeniu tak zwanym szpulkowym. Dołączyłem diody świecące i proszę bardzo. Jeżeli umieszczę uzwojenie wtórne w polu magnetycznym, tym zmiennym polu magnetycznym, to tu indukuje się napięcie i przez diody świecące płynie prąd. Zwróćmy uwagę, że jeżeli ja oddalę uzwojenie wtórne, to tu się indukuje jakieś napięcie, ale malutkie. Czym dalej, tym mniejsze, a tutaj widzimy, że ono już jest spore i tutaj już świecą te diody na tyle duże, że zaświeca diody czerwone, około 2 V. I proszę bardzo, mamy transformator. Uzwojenie wtórne, uzwojenie pierwotne i jeżeli mamy w polu magnetycznym uzwojenie wtórne, transformator działa i napięcia są proporcjonalne do liczby zwojów. Czy uzwojenie transformatora może mieć jeden zwój? Może, ale w urządzeniach radiowych, w zakresie częstotliwości rzędu setek megaherców, czyli setek milionów herców, na przykład na zakresie UKF. Natomiast w sieci częstotliwość mamy 50 Hz i tam ani jeden zwój, ani kilka zwojów absolutnie nie wystarczy. Transformatory sieciowe muszą mieć dużo więcej zwojów. Mam tu klasyczne małe transformatory sieciowe. Ten ma moc nominalną 2 W, ten 4 W, a ten 25 W. Tu mam transformator 40-watowy, on ma rdzeń tak zwany zwijany. Tu mam transformator na rdzeniu tak zwanym toroidalnym o dużej mocy 300 watów. Pierwsze transformatory nie miały rdzenia, tak jak w naszym tym eksperymencie, ale okazało się, że właściwości są bardzo kiepskie. Okazało się, że rdzeń z materiału magnetycznego genialnie poprawia właściwości transformatora, ale dopiero w 1884 powstały pierwsze w miarę użyteczne w praktyce transformatory. To było na Węgrzech, w Budapeszcie, w firmie Ganz. Tam powstały transformatory, tutaj widzimy taki prototyp, nazywany od pierwszych liter nazwisk twórców ZBD. Natomiast pierwszy praktycznie użyteczny, produkowany na masową skalę transformator powstał w Ameryce u Westinghouse'a. Właściwie stworzył go William Stanley. To było w roku 1886. Ktoś powie, jak to? Przecież transformator wynalazł Tesla. Przecież mamy transformator Tesli. Tak, mamy, tylko transformator Tesli to jest transformator bez rdzenia, prymitywny transformator rezonansowy, który dziś nie ma absolutnie żadnego praktycznego zastosowania. Natomiast praktyczny transformator do powszechnego użytku opracował młody, 20-kilkuletni William Stanley dla Westinghouse'a. Ściślej biorąc, Westinghouse w roku 1885 albo na początku 6 kupił od Brytyjczyka Gibbsa i od Francuza, którego nazwiska ja nie potrafię wymówić, patent i tę konstrukcję, ten pomysł ulepszył.
ulepszył to właśnie William Stanley, a w tym czasie Tesla kopał rowy, bo to był trudny dla niego czas, i Westinghouse jeszcze wtedy Tesli w ogóle nie znał, bo z Teslą Westinghouse zaczął współpracować dopiero w roku 1887 przy silnikach, które też Tesli nie wyszły. I się okazuje, że transformator powstał w 1886, transformator Stanleya, i on jest bardzo podobny, jak tu widzimy, do tych dzisiejszych klasycznych transformatorów. Przez ponad 100 lat ta koncepcja Stanleya znajdowała i w sumie nadal znajduje jeszcze zastosowanie. Chociaż dzisiaj mamy lepsze transformatory, chociażby właśnie transformatory toroidalne. Klasyczne transformatory sieciowe mają rdzeń z blach żelazokrzemowych. Powstały też inne transformatory, gdzie wykorzystywano inne blachy, na przykład w transformatorach audio, we wzmacniaczach lampowych, ale są też inne transformatory. I tu ktoś powie, ferrytowe. Słusznie, ferrytowe też, ale nie tylko. Okazuje się, że powstały tak zwane rdzenie proszkowe, bardzo dobre pod wieloma względami. Powstały tak zwane rdzenie z materiałów nanokrystalicznych i właśnie rdzenie ferrytowe. I dzisiaj mamy różne transformatory. Tu właśnie mamy rdzeń ferrytowy. Tu mamy taki maleńki transformatorek. I okazuje się, że te maleńkie transformatorki mogą pracować i pracują przy dość wysokich częstotliwościach, i one mogą przenosić dużo większą moc. Taki transformator klasyczny ma moc nominalną 2 W, a okazuje się, że takie maleńkie transformatorki mogą mieć moc wielokrotnie większą. Dlatego, że mogą pracować i pracują przy wyższych częstotliwościach. I wtedy, czym wyższa częstotliwość, tym transformator może przenieść większą moc. Transformatory często pracują w zasilaczach sieciowych. Tu mam maleńki zasilacz. Tu jest akurat zasilacz beztransformatorowy. Nie ma transformatora, ale też ma element indukcyjny, cewkę. To z kolei jest zasilacz sieciowy, tak zwany serwerowy. Ten akurat ma moc 1520 W. Tak, 1520 W. Na wyjściu daje napięcie 12 V, ale prąd 118 A. Plus jeszcze daje napięcie pomocnicze, w sumie 1500 W. Niewyobrażalna sprawa dzięki zastosowaniu transformatora czy transformatorów pracujących na wysokiej częstotliwości kilkudziesięciu, a nawet ponad 100 kHz. Prawie w każdym zasilaczu znajdziemy transformator. Ale istnieją też zasilacze beztransformatorowe. One są jednak rzadkością. Dlaczego? Właśnie dlatego, że nie zawierają transformatora, ponieważ transformator zawiera 2 uzwojenia oddzielone od siebie, natomiast zasilacz beztransformatorowy nie ma tego oddzielenia. Dlaczego oddzielenia? No właśnie, tu przechodzimy do bardzo ważnej kwestii. Mianowicie, napięcie w sieci energetycznej wynosi 230 V i jest śmiertelnie groźne. A my nasze urządzenia zasilamy napięciem stałym o wartości 3, 5, 12 V, napięciem absolutnie bezpiecznym. Zasilacz sieciowy zamienia energię napięcia i prądu zmiennego, energię pobieraną z sieci energetycznej, zamienia na napięcie i prąd stały o bezpiecznych wartościach. I teraz jest kwestia tego bezpieczeństwa. Właśnie transformator może zapewnić bezpieczeństwo, ponieważ oddziela niebezpieczne napięcie sieci od bezpiecznego tego napięcia, które my wykorzystujemy. To są napięcia na razie przemienne. I właśnie, tu mamy transformatory sieciowe, klasyczne. Ten transformator to jest stary transformator sieciowy. Takich transformatorów dzisiaj już nie wolno stosować. Dlaczego? Dlatego, że mają, możemy powiedzieć, niezbyt dobre
te oddzielenie, mówimy oddzielenie galwaniczne, mają niezbyt dobrą izolację. Z biegiem czasu wprowadzono ostrzejsze przepisy, takich transformatorów nie wolno już stosować i to jest nowszy transformator, który ma lepsze oddzielenie. Zauważmy, że tutaj dwa uzwojenia sieciowe, pierwotne i te drugie, wtórne, nawinięte są jedno na drugim, oczywiście z zastosowaniem jakiejś tam izolacji, tak samo w tym transformatorze. Natomiast tutaj mamy karkas, który ma dwie oddzielne sekcje. Tutaj widzimy karkasy, które mają oddzielne sekcje. Jeżeli uzwojenie pierwotne i wtórne umieszczone są w oddzielnych sekcjach karkasu, to mamy lepsze oddzielenie, lepszą izolację i większą tak zwaną odległość, zarówno odległość w powietrzu, jak odległość mierzoną po izolacji. Zaostrzane są przepisy nie tylko dotyczące samych transformatorów sieciowych, ale też wszelkich zasilaczy sieciowych. Mam tu interesujące przykłady małych wtyczkowych zasilaczy impulsowych. O zasilaczach impulsowych będziemy jeszcze mówić, a na razie tylko jeden szczegół. Ten egzemplarz, ten typ ma dużą przerwę izolacyjną. Tutaj mamy wtyczkę sieciową, i ta część układu, możemy powiedzieć, jest połączona z siecią. Natomiast ta część układu, to jest ta część wyjściowa, połączona z wtyczką, do której możemy się dotknąć. I teraz chodzi o to, żeby było bezpieczne oddzielenie, właśnie oddzielenie galwaniczne między częścią sieciową, gdzie występuje śmiertelnie groźne napięcie, a tą częścią niskonapięciową, do której my możemy dotknąć. I w tym zasilaczu, w tym egzemplarzu mamy tutaj tak na oko z 8 mm przerwy. To jest, no, aż z zapasem możemy powiedzieć, według aktualnych przepisów. Interesujące jest, że w tym egzemplarzu też mamy oddzielenie. Tu jest część sieciowa, oddzielenie wyraźnie jest, ale ono jest tutaj mniejsze. Tu jest około 3 mm. Wygląda na to, że to jest za mało. Co to znaczy za mało? Że to akurat nie spełnia wymogów bezpieczeństwa w Unii Europejskiej. To jest taki zasilacz, jak widać, nieeuropejski, do którego można założyć taką nasadkę, ale ten zasilacz, te wnętrzności tutaj nie odpowiadają wymaganiom europejskim. To widać na pierwszy rzut oka, już po tej przerwie, ona jest za mała. Tu wygląda, że jest jak najbardziej prawidłowa, a jeszcze ciekawsza sprawa jest tu. Mamy wtyczkę europejską, ewidentnie. Gdzie tu jest część sieciowa, a gdzie tu jest ta część, do której się możemy dotknąć? To jest wtyk do tego właśnie zasilacza, właściwie ładowarki. Okazuje się, że tu nie ma żadnego sensownego oddzielenia galwanicznego. Tutaj mamy razem ten układ, on jest tam jakoś oddzielony od części tej, do której my się dotykamy, ale te przerwy izolacyjne są malutkie, poniżej 1 mm. Ten zasilacz, ta ładowarka absolutnie nie spełnia norm bezpieczeństwa. I tutaj mamy bardzo ważną sprawę. Od kogo kupujemy? Bo każdy może na AliExpressie kupić sobie za grosze, za parę złotych zasilacz, ładowarkę, co tam jeszcze chce. Tak, tylko może się okazać, że ten zasilacz czy ta ładowarka absolutnie nie spełnia norm bezpieczeństwa. I wcale nie znaczy, że jeżeli tam znajdziemy taki znaczek CE, który powinien świadczyć, że to zgadza się z przepisami, spełnia przepisy europejskie, to ktoś powie, a kto zabroni Chińczykowi tam, żeby umieścił napis CE? I on umieszcza albo sfałszowany napis China Export, albo prawidłowy znaczek CE, ale urządzenie wcale nie musi tego spełniać. I właśnie, jeżeli kupujemy to z niewiadomego źródła, gdzieś na AliExpressie czy na innym portalu, to może się okazać, że sobie kupiliśmy urządzenie, które może nas zabić. I kto za to będzie odpowiadał? Nikt.
Bo ten Chińczyk, który to wyprodukował i sprzedał, nie będzie za to odpowiadał. Natomiast jeżeli kupimy od polskiego sprzedawcy i ten polski sprzedawca okaże się na tyle nieroztropny, że on nie sprawdzi, co on kupił od Chińczyka i będzie sprzedawał w Polsce urządzenia, które nie spełniają przepisów bezpieczeństwa, to ten sprzedawca będzie odpowiadał. W razie czego prokurator do niego będzie miał pretensje i on pójdzie do więzienia, jeżeli będzie śmiertelny wypadek. To jest bardzo poważna sprawa. Dlatego też urządzenia, które są kupowane w Polsce, te chińskie, no, są droższe. Także dlatego, że ten importer musi dobrze sprawdzić, czy te urządzenia spełniają normy europejskie. Jeszcze inna sprawa jest taka, jeżeli robimy sami jakiś zasilacz i wykorzystamy tam albo transformator nieprawidłowy, który nie ma tych, powiedzmy, certyfikatów i nie spełnia norm bezpieczeństwa, albo jeżeli płytkę zaprojektujemy tak, że ona będzie, no, powiedzmy sobie, tak według naszego rozeznania, a nie według przepisów, to może się okazać, że gdyby się coś stało, to my będziemy odpowiadać za nieszczęście, na przykład to, że ktoś poniósł śmierć przez naszą, możemy powiedzieć, głupotę, przez brak wiedzy. To są bardzo poważne sprawy. Obiecałem Ci też pokazać coś, co jest odwrotnością zasilacza. Co robi zasilacz? Zasilacz sieciowy pobiera energię z sieci energetycznej i napięcie przemienne, dość wysokie, 230 V, zamienia na niskie napięcie stałe. Od 3 do 12 V najczęściej. Tak działa zwykły, klasyczny zasilacz sieciowy. Natomiast urządzenie odwrotne zamieni energię niskiego napięcia stałego na wysokie napięcie zmienne, czy raczej przemienne. Proszę bardzo. Zaświeciłem tak zwaną żarówkę LED-ową na 230 V. Mam tutaj też klasyczną żarówkę 230-voltową. Proszę bardzo. Zmierzę napięcie wyjściowe. Ponieważ jest to dość wysokie napięcie, mierzę jedną ręką i co? I nic. Jakieś śmieci, 1 volt, dlatego że jest ustawiona funkcja pomiaru napięcia stałego. Zmieniam na napięcie przemienne i proszę bardzo, to jest naprawdę napięcie przemienne o wartości 224 volty. Mamy układ, który niektórzy nazwą inwerterem, niektórzy inwertorem, falownikiem lub po prostu przetwornicą. I ten układ z małego napięcia stałego, około 12 V, robi napięcie przemienne prawie 230 V. Z takimi układami mamy do czynienia w życiu, na przykład tak zwane UPS-y, czyli zasilacze bezprzerwowe do komputerów stacjonarnych. Tam jest akumulator, jest właśnie przetwornica, najczęściej z dużym transformatorem, takim klasycznym. I kiedy zabraknie napięcia energii w sieci, to ta przetwornica energię z akumulatora zamienia na napięcie przemienne 230 V i zasila nasz komputer. Tego typu urządzenia pracują też w systemach fotowoltaicznych. One zamieniają napięcie stałe uzyskiwane z paneli fotowoltaicznych, ono często wynosi 70 V, może trochę więcej, zamieniają na napięcie przemienne 230 V i energię uzyskaną z paneli niejako wtłaczają, dostarczają do sieci energetycznej. Praktycznie wszystkie omówione dziś urządzenia zawierają transformatory, które były głównymi bohaterami tego filmu, który właśnie dobiegł końca. Dziękuję bardzo.